Siemano, siemano, z tej strony Mexicano. Jesteśmy w Atenach. W Atenach i będziemy spożywać pyszny, już dobre, nie pszny posiłek w Atenach. Co dzisiaj przygotujemy w Atenach? Oczywiście wiecznie jest, jak żeby inaczej. Dzisiaj w Atenach, po dobrych poszukiwaniach, kto oglądał, kto wie. A jak nie oglądał, to zapraszam, bo w Atenach skarby nie z tej ziemi. Ja zaraz obrócę kamerę, która zatrzeszczy. Nie zatrzeszczała, to dobrze. Obrócimy kamerę i ustawimy ją. No właśnie, teraz będzie trzeźwo. I tak cały czas. Tak to właśnie z tymi kamerami jest. Postawimy kamerę już, żeby nie było. Podniesiemy ją trochę. O. I witam w mojej kuchni. To ja taki kurde niski, muszę się kłaniać cały czas. O, teraz jeszcze lepiej. O, witam w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić szybkie danie, testować. Ale fartło się. Szybkie danie będziemy testować. Danie gotowe, tak jak widzieliście. Palea. Włoskie jakie chyba niby. Z kurczakiem i warzywami. No i dobra, niech tak będzie, że to jest palea z kurczakiem i warzywami. Szybko musimy to ogarnąć. Oczywiście nie mam zielonego pojęcia, bo wieje wiatr, czy nie będzie mi to wszystko gasło. Wygotowanie kurde na kuchni polowej jest dość trudne. Zaraz to wysypiemy. To już przybliżę wtedy kamerę. Zobaczymy, czy wszystko działa. Działa! Działa, jak fabryka dała. Chodźcie teraz, kurde, pokażę wam to z bliska. Jak to, kurde, wygląda. Jak wam to pokazać, żeby trzymać kamerę i rozpakowywać jednocześnie. Jest to trochę trudne. Dobra, zrobimy to tak. Zrobimy to tak, pięknie, ładnie, tak jest zapakowane. Teraz spróbujemy to otworzyć. Wygląda to tak. No cóż. Czy jest to jadalne? Na pewno jest to jadalne. Ja tylko się zastanawiam, jak to będziemy podgrzewać. Tutaj, pamiętacie to? To jest od widza, wiecie? To będziemy tym merdać. No i trzeba odpalić maszynkę i teraz to ja wam tego nie nagram, bo pewnie będę musiał trzymać. Widzicie, jak to wszystko fruwa. Będę pewnie musiał trzymać z boku, jakąś zasłonkę robić. Więc podgrzejemy i będziemy testować. Kwierczy jak ta lala. Chwilę to trwa. Wyłączamy gaz. Widać, że dawno nie gotowałem. Idziemy potem po jakieś naczynie, talerz. Whip. Jest talerzyk. Jest talerzyk, a sztućców nie ma. Ja to jestem gość. Dobra. Uwaga, zdejmujemy tą palę. Dobrze, mam jezioro blisko. Porcja nie za duża. Czy ja się tym najem? Śmiem wątpić. Śmiem wątpić. Ale dobra. Wyłączamy wszystko, gazy, nie gazy. Tam, mówię wam, ta maszynka to jest złoto. Są! Widziałem w sprzedaży. Dobra, niech maszynka stygnie. My wam pokażemy jeszcze raz z bliska to danie, gdzie są moje widelce. Są widelce. Pyk, umyku i pokrzyku.
Już idziemy. Pachnie fajnie. To, może coś bym do tego dodał, ale zaraz spróbujemy. Spróbujemy tego kurczaka niby, tego mięsa. Mięso chrupkie. Ryż dobry. Jaki to ma smak? Wiecie, jaki to ma smak? Ryż jest super. Nie jest kwaśny. Nie jest słodki. Taki powiedziałbym ryż w rosole. Moczony. Albo gotowany. O, coś takiego. Ale danie jest dobre. Ale kosztuje też. $11 za to zapłaciłem. Ale jest dobre. Na pewno lepsze niż jakieś pulpety ze słoika. Ja nadal uważam, że te słoikowe dania to są kurde najgorsze, jakie mu być. Czy to gołąbki ze słoika, czy pulpety. Chyba, że naprawdę bardzo dobrej firmy i naprawdę... A, raz tylko znalazłem, co testowałem, potrawkę z kurczaka z ryżem i coś jeszcze jednej firmy, już nie pamiętam jakiej, kupowałem to w Lewiatanie. To faktycznie się opłaca i to faktycznie było dobre, a reszta to jest w tych sosach pomidorowych. Boże, ja to przynajmniej mam po tych sosach pomidorowych z gagę i w ogóle. A to jest całkiem przyjemne. Przypomina takie lekkie risotto. Takie risotto... bo już jest bardzo fajnie zrobione. Taki mówię, taki... Nie jest ani za słony, ani za kwaśny, ani za ostry, ani za cytrynowy, ani za pomidorowy. Jest... Kurde, jest taki w sam raz. Ani za pikantny, więc każdy może zjeść bez bólu, bez problemu. Kosztuje 11 ponad. Ale jak ktoś chce, naprawdę warto spróbować. Polecam. Pozdrawiam was wszystkich. Nie wiem, czy ten film zdąży wrzucić, czy nie. Dopiero będę jechał do domu, montował to wszystko. A jest tego materiału trochę. Nazbierało się. Nie wiem, czy zdążę. A pizzę to już w ogóle dopiero jutro będę wrzucał. Także to będą... Tyle mam do powiedzenia, bo to i tak już będziecie oglądać, jak już będzie wrzucony. Trzymajcie się.